Ale jeśli ja mam pytanie do profesora Zybertowicza, czy on naprawdę uważa, że prowadzenie polityki w ten sposób, że rządowe kanały codziennie atakują urzędującego premiera i go dezawuują, było reprezentowaniem polskiej racji stanu? Jak to się ma do pana wcześniejszych wypowiedzi? Bo tu nie jest miejsce na żarty, panie profesorze. Jak ktoś zakazuje w Polsce oglądania Wajdy i bierze za to 1,5 miliona, to ja nie widzę tu powodu do żartów. Może pan sobie żartować, ale pan to na swoje konto robi, jak pana to śmieszy.